serdecznie Was, kochani, w kolejnym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o aluminium, ale nie tylko o takich podstawowych właściwie rzeczach, o których wiecie, czyli czyste aluminium i jego właściwości, ale tak naprawdę ja się dzisiaj zwrócę w kierunku związków aluminium. I tutaj mam na myśli, że słuchajcie, w szczególności na początku kanału ja byłam taka... bardzo wchodziłam w szczegóły, może tak. I gdzieś tam, czy na Instagramie, czy tutaj pojawiały się slajdy i gdzieś tam podkreśliłam na przykład wodorotlenek glinu, albo podkreśliłam tlenek glinu, czyli innymi słowy minerał. No i zaraz pojawiały się komentarze, a przecież to jest wodorotlenek glinu, a ty w ogóle to nie wiesz, i tak dalej, i tak dalej. A przecież to jest minerał, a co ty masz do tego? Wyjaśnij mi. No i słuchajcie, ja w pewnym momencie stwierdziłam, że w ogóle ja już brzydko mówię, brzydko mówiąc, odpuszczę sobie sprawę i nie będę po prostu wchodzić w szczegóły. To, co mam do powiedzenia, no nie wyjaśnię tego w komentarzu, więc nie ma po prostu o czym gadać i nawet gdzieś tam, czy w nagraniu o BB kremach, czy w nagraniu o podkładach, pojawiały się produkty, i tutaj zaznaczę polskich marek akurat, gdzie tam na przykład był wodorotlenek glinu, bo po prostu jak się nie pojawiały, to przez niektóre osoby byłam linczowana i stwierdziłam, że dobra, nie odpuszczę sobie, nie będę ludziom tego tłumaczyć. Jeżeli jakby no biorą tą taką generalną teorię za prawdziwą, no to to jest ich sprawa. Ale słuchajcie, ostatnio pomyślałam sobie, a dlaczego mam nie wytłumaczyć? W związku z tym, zanim przejdę dalej, chciałabym oczywiście, tak jak w każdym innym nagraniu, podkreślić, że nie jest to porada lekarska, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, oczywiście oparta na materiałach naukowych, które udało mi się znaleźć, i jak zwykle dam Wam znać w opisie, jakie to materiały naukowe były. Więc tutaj już zacznę od tego, jeżeli chcecie się w ogóle zagłębić w temat aluminium, mam dla Was do polecenia książkę. Ta książka nosi tytuł Aluminium, o tym nie mówi się głośno, autor Beth N. Carter, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. I słuchajcie, ja Wam w ogóle wstawię, jak ta książka wygląda, i nie wiem, gdzie ją dostaniecie w Polsce, natomiast jeżeli są tutaj osoby z UK, to ja Wam mogę tą książkę podlinkować oczywiście. No i słuchajcie, oczywiście to nie jest tylko tak, że ja przygotowałam Wam nagranie oparte tylko i wyłącznie na jednej książce, bo tych badań pojawi się tutaj sporo, więc zaczynajmy. Ponieważ to będzie bardzo ważne nagranie, żeby ono mogło trafić do jak największej ilości osób, proszę Was o łapkę w górę oraz o subskrypcję mojego kanału. To wideo może być troszkę dłuższe, ale zapewniam Was, że warto dotrwać do końca, bo tak szczegółowego nagrania chyba jeszcze nie było na moim kanale. W związku z tym zacznijmy w ogóle aluminium. Z czym Wam się kojarzy? No zazwyczaj, i zresztą słusznie, przychodzą Wam na myśl na pewno dezodoranty w kulce. Tak jest, oczywiście aluminium pojawia się też w innych produktach, ale o tym zaraz sobie powiemy. Wracając do tych dezodorantów, słuchajcie, często widzi się na przykład takie napisy: ochrona przez 48 godzin, czy tam ileś, tak? Czy 24 godziny. No i słuchajcie, logicznie rzecz biorąc, co daje nam taką ochronę, że pomyślcie sobie, w jaki sposób nie pocimy się przez 24 godziny. No, wydaje się to troszkę taki cud kosmetyczny, no jednak nie do końca tak jest. Główne substancje, które są odpowiedzialne za taką ochronę, nazwijmy to, są to substancje typu sole glinu, chloryk glinu, czy na przykład ostatnia substancja, którą tutaj Wam teraz rozpiszę, bo nie ma co języka sobie łamać. No i teraz słuchajcie, wydaje nam się być może, że takie substancje są bezpieczne, no bo na pewno musiały być przebadane i tak dalej. Natomiast co mają do powiedzenia nam sami producenci takich specyfików? Czy oni rzeczywiście dają nam gwarancję, że to jest bezpieczne, czy oni rzeczywiście wiedzą, jak to działa? I tutaj podeprę się cytatem. Cytatem zacytuję byłego prezesa firmy Henkel, Wilfrieda Umbacha. I moi drodzy, uwaga! Były prezes firmy Henkel powiedział dokładnie tak. Dokładny mechanizm działania nie został wyjaśniony. Jony metalu, czyli jony glinu, prawdopodobnie wraz z białkami zawartymi w pocie tworzą trudno rozpuszczalne, związane osady, niczym czopy, które częściowo blokują ujścia gruczołów. Prowadzono również dyskusję na temat wydzielin z wewnętrznej ściany gruczołów potowych w przypadku powstawania takiego czopa. W tej wypowiedzi tak naprawdę wynika, że nic do końca nie jest wyjaśnione. Natomiast producenci, jak widać, zachowują się tak, jakby było. Ja osobiście nie używam takich produktów, ponieważ dla mnie, jeżeli coś nie jest wyjaśnione, to niestety, ale
Dlaczego mam być, za przeproszeniem, królikiem doświadczalnym? Absolutnie nie, ale słuchajcie, przechodzimy dalej, bo to jest tylko taki nasz mały początek, wstęp. No i tutaj słuchajcie, jest taka bardzo popularna teza, mianowicie łączenie raka piersi z właśnie użyciem dezodorantów. Teza, która była wielokrotnie podważana i tak dalej, więc ja tutaj zwróciłam się w kierunku badań Christopha Exleya, właśnie tu skąd ja jestem, z Wielkiej Brytanii. Jest to profesor, który wykłada na Uniwersytecie Keighley w Staffordshire i słuchajcie, profesor w ogóle ma taki, powiedzmy, nick, taki pseudonim i na niego wołają pan aluminium, bo właśnie profesor zajmuje się badaniem aluminium, prowadzeniem eksperymentów, które po prostu no, są po to, aby wykazać, jakie tak naprawdę niesie za sobą zagrożenie używania produktów z aluminium. Więc tutaj ja się zwrócę w kierunku tego, co powiedział profesor i ja będę wracać do badań profesora w ciągu tego nagrania. Aluminium zostało znalezione w piersi w stężeniu, które znacznie przekracza przyjęte wartości surowicy we krwi. Eksperymenty pokazują, że wówczas może ono uszkadzać komórki nabłonkowe piersi. Skutek? Genomowa niestabilność, czyli innymi słowy występowanie mutacji, aberracji chromosomowych oraz powstawanie niezależnych narośli. Poza tym aluminium wiąże się z receptorami estrogenowymi, zakłócając tym samym gospodarkę hormonalną organizmu. Ja tutaj się wtrącę, jeżeli oglądaliście moje poprzednie nagrania, to jakakolwiek ingerencja w gospodarkę hormonalną organizmu, oczywiście referując tu do cytatów różnego rodzaju badaczy, o których Wam mówiłam w tamtych nagraniach, no to to chyba było o SPF-ach, no to oczywiście kończy się zwykle katastrofą, ale tutaj jest takie moje małe wtrącenie ode mnie. Kontynuując. Jego obecność we krwi może również zmienić mikrośrodowisko. To z kolei prowadzi do zaburzenia gospodarki żelazowej organizmu, szkód oksydacyjnych w białkach, stanów zapalnych i zmienionej ruchliwości komórek. Także zmiany obserwuje się również przy powstawaniu nowotworów. Także tutaj profesor Christopher Exley mówi właśnie o tym w ten sposób, czyli innymi słowy, profesor łączy jednak aluminium z nowotworami, tak? Ale słuchajcie, do tego jeszcze przejdę, bo będziemy, tak jak mówiłam wcześniej, mówić o związkach aluminium, więc idąc dalej, profesor również skupia się na niewyjaśnionych kwestiach dotyczących oczywiście raka piersi. I tutaj profesor bardziej patrzy na takie dane, powiedzmy, demograficzne i mówi o latach 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii, czyli tu, skąd teraz do Was mówię, i mówi tak. W początku lat 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii zdiagnozowanych było bardzo niewiele przypadków raka nieinwazyjnego przewodowego sutka w przewodzie mlekowym gruczołu piersiowego. Z kolei na koniec lat 90. tego rodzaju nowotwory stanowiły już 60% wszystkich rodzajów raka piersi. Niemniej jednak, co jest w tym największą niewłaściwością? I tutaj mam dla Was kolejny cytat. Występowanie raka piersi w górnych, zewnętrznych kwadratach piersi, obszar bezpośrednio przy pachach, gdzie rozprowadza się dezodorant. Liczby te wzrosły z 47,9% w 1979 roku do 53,3% w 2006 roku w Anglii i w Walii oraz 38,3% w 1980 roku do 57% w 2006 roku w Szkocji. No i tutaj doktor zadaje pytanie, czy mogło być jednak tak, że no, stosowanie tych dezodorantów wpływa na takie zwiększone liczby, jeżeli chodzi oczywiście o ilość zachorowań. No i tutaj, słuchajcie, może już do tego doszliście z pierwszego cytatu, jaki pojawił się w tym nagraniu, ale w jaki sposób, powiedzmy sobie, w jaki sposób działają takie dezodoranty. No oczywiście, słuchajcie, one działają na zasadzie takiej blokady. Co to oznacza? No takie dezodoranty najzwyczajniej w świecie blokują Wasze gruczoły potowe. No a pierś, czyli zmodyfikowany gruczoł potowy, znajduje się bezpośrednio przy pasze oczywiście. Więc tutaj dlatego takie powiązanie, naukowcy po prostu wychodzą z takiego założenia, że takie powiązanie istnieje lub może istnieć. W związku z tym tutaj mam dla Was
kolejnego badacza i to jest pan McGarrett, który badał chore kobiety i ustalił, że u kobiet, które używały więcej dezodorantu, rak piersi był diagnozowany w młodszym wieku niż u tych, które używały go mniej. Związki glinu zdają się odgrywać w tym pewną rolę. I słuchajcie, no i tutaj właśnie do tych związków glinu ja zaraz przejdę, natomiast no, po przeczytaniu takiego badania bardzo ciężko, właściwie podchodzę do tego z bardzo ciężkim sercem, że niestety, ale bardzo dużo agencji regulacyjnych czy właśnie koncernów no tak naprawdę ignorują takie badania i zastępują je, i tutaj to powiem, że dla ciekawych tego tematu zastępują je innymi badaniami, badaniami, które często być może mogą być opłacane, natomiast jakby nazwiska i imiona i w ogóle tytuły takich badań, które były zrobione w ten sposób, które tak naprawdę próbują jakby, nazwijmy to ładnie, utworzyć taką powłokę dymną na całą sprawę. Te wszystkie tytuły i nazwiska badaczy zostały wymienione w książce Marion Schimpfeling Niebezpieczne kosmetyki. Ja nie będę tutaj wam rzucać nazwiskami, badaczami i nazwami tych badań. Natomiast jeżeli autorka mogła sobie na to pozwolić, to dla chętnych jest to właśnie w tamtej książce i możecie sobie przeczytać, w jaki sposób były konstruowane takie badania, które miały jakby tezę odwrotną. Także ja tutaj was kieruję do książki i oczywiście możecie mieć na ten temat swoją własną opinię. Niemniej jednak kontynuując, chciałabym tutaj wam zacytować, co na ten temat powiedziała jedna fundacja, która właśnie no, oferuje swoje serwisy dla osób dotkniętych rakiem. Słuchajcie, właśnie ta austriacka fundacja pomocy w walce z rakiem powiedziała tak. Wzrost liczby zachorowań na raka piersi wskutek używania dezodorantów wśród ludności byłby tak niski, że dałoby się go nawet udowodnić metodami naukowymi. No, słuchajcie, natomiast to, co mówią nam badacze i to, co wam jeszcze przeczytam, no, zdaje się mówić zupełnie co innego. Także mamy tutaj sprzeczność, ja to po prostu w ocenie pozostawię wam. Słuchajcie, przede wszystkim w eksperymentach udowodniono, że aluminium może przenikać przez skórę do naszego organizmu, a w szczególności jest to łatwe, kiedy mamy na skórze jakiegoś rodzaju rany, czyli na przykład najprościej po goleniu, tak? No i tutaj właśnie przejdę do tego mojego jakby głównego tematu dzisiejszego nagrania, o którym wam powiedziałam na samym początku, czyli na temat związków aluminium, ponieważ jest powiedziane, właściwie wierzy się w to, że tylko i wyłącznie aluminium w czystej formie jest dla nas niebezpieczne. Natomiast czy do końca jest to prawda? Ja mam osobiście na ten temat inne zdanie. Przyjęło się, jest taka główna teoria właściwie, że aluminium tylko i wyłącznie w czystej formie jest dla nas w jakiś tam sposób niebezpieczne. Natomiast no nie do końca tak jest i ja mam na ten temat zupełnie inne zdanie. Oczywiście wy możecie mieć również inne. No i może powiedzmy sobie w ogóle, gdzie występuje aluminium, dlatego że ja mam takie wrażenie często, że ludzie w ogóle rzucają sobie pojęciami, na przykład aluminium, wodorotlenek glinu, a tak naprawdę nie wiedzą, co to znaczy. Na początku musimy sobie powiedzieć, że w ogóle w naturze aluminium występuje zwykle w postaci związanej, co to oznacza na przykład w gnejsie, w glinie, w granicie, czy w minerałach, czyli innymi słowy tlenki glinu. Natomiast słuchajcie, jak się otrzymuje tlenek glinu? Czy zastanowiliście się kiedyś nad tym? No właśnie, ogrzewanie wodorotlenku glinu prowadzi do powstawania oczywiście tlenku glinu. Właśnie, słuchajcie, zawarty w tych związkach glin jest chemicznie tak związany, że niemalże nie uwalnia żadnych jonów aluminium. Wskutek kontaktu z wodą czy innymi roztworami wodnymi, jak na przykład krew czy pot. No i właśnie, tutaj na pewno już zwróciliście uwagę, jeżeli się wsłuchaliście, że powiedziałam słowo niemalże. No i tutaj chciałabym się na momencik zatrzymać. I tutaj słuchajcie, mam dla was cytat. W środowisku kwaśnym albo przy określonych wartościach pH na skórze może się zdarzyć, że aluminium zostanie uwolnione ze swojego związku i zaabsorbowane przez organizm. Zależy to głównie od tego, jak długo który związek glinu miał do czynienia z którymi substancjami i w jakich warunkach doszło do kontaktu z nimi, względnie jakie procesy biochemicznie właśnie zachodzą albo są przez nie wywoływane. Także moi drodzy, ja tutaj nadal będę opierać się na cytacie, ale teraz wrócimy do profesora Christophera Exleya, który mówi tak.
każdy związek aluminium może zasadniczo wydzielać toksyczne jony aluminium. Więc słuchajcie, to jest podsumowanie na ten temat od profesora. I tutaj ja, jak widzicie, to nie jest moja wymyślona teoria, tylko jest to napisane przez profesora, bardzo znanego profesora tutaj w Anglii, który jest profesorem chemii bionieorganicznej. Ja tego chyba na początku nie wspomniałam, kiedy w ogóle zwróciłam się w stronę osoby profesora, także tutaj wam jeszcze daję taką dodatkową informację. Natomiast tego samego, co dowiódł profesor, dowiedli również inni badacze i ja tutaj pozwolę się zwrócić w kierunku dwóch innych badaczy. Andrine Dyer i Guy Brayton zajmowali się badaniem toksyczności soli aluminium, co do których przyjęto, że są nierozpuszczalne. No i jaki był wynik tego badania? Tutaj jest cytat. Biodostępność i tym samym wchłanianie aluminium wzrasta w obecności różnych kwasów względnie w kwaśnym środowisku. Kolejne zaprzeczenie tego, w jaki sposób wypowiadają się na temat aluminium czy związków aluminium producenci kosmetyków. Więc takie pytanie również zostało zaadresowane do profesora Exleya, o którym wam przed chwilą mówiłam, i on to podsumował tak. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ponieważ profesor wypowiedział się w ten sposób i uzasadnił swoją wypowiedź tym, że po prostu producenci nigdy żadnymi badaniami nie udowodnili nieszkodliwości aluminium. I tutaj mam dla was kolejny cytat. Profesor Exley mówi: wypowiedź producentów, że związki aluminium zawarte w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała nie przenikają przez barierę skórną, nie ma żadnej naukowej podstawy. Także ja was z tym zostawię. Słuchajcie, teraz tak, czy chcecie zwrócić się w kierunku tego, co mówi profesor, czy chcecie zwrócić się w kierunku tego, co mówią producenci kosmetyków, to jest tylko i wyłącznie wasz wybór, oczywiście wasza własna opinia na ten temat. Ja osobiście może nie zdradzę wam, w którą stronę się zwracam, choć możecie się domyśleć. Ja tam, gdzie cytowałam wam badanie tych dwóch osobnych badaczy, mówiłam o solach aluminium. Więc tutaj jeszcze mam dla was jeden cytat na temat właśnie soli aluminium. Sole aluminium, jak w przypadku chlorku glinu, związków glinowo-cyrkonowych, chlorkowodorku glinu, dochodzi do bardzo silnych reakcji. Są one bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, a co oznacza, że uwalniają w organizmie bardzo wiele jonów aluminium. No i słuchajcie, i co najciekawsze, to jest zamierzone, gdyż tylko w taki sposób mogą zablokować ujścia gruczołów potowych. Więc ja na ten temat już nic od siebie więcej nie dodam. No i właśnie. I słuchajcie, takie związki aluminium, o których ja wcześniej wam mówiłam, występują nie tylko właśnie w dezodorantach, tylko jeszcze innych kosmetykach. Ale nie tylko kosmetykach. Ja bym chciała teraz się w tym kierunku zwrócić. Te związki aluminium, które właśnie łatwo uwalniają jony aluminium, znajdują się m.in. w kremach SPF, żeby ten krem się ładnie rozprowadzał, żeby ta opalenizna była równomierna, o czym właśnie mówi ta pierwsza książka, o której wam mówiłam, nawet w samym opisie książki jest właśnie o tym napisane. Książka pod tytułem Aluminium, o tym nie mówi się głośno, no ale nie tylko właśnie w kremach SPF, ponieważ jeszcze możemy zobaczyć takie związki w na przykład w lekach na zgagę, które normalizują pH kwasów żołądkowych, wodociągi stosujemy do uzdatniania wody, a na przykład w szczepionkach pełnią rolę adiuwantu. Także słuchajcie, przechodzimy dalej. No i właśnie, przechodzimy dalej, dlatego że w kosmetykach, oprócz takiego oznaczenia czystego aluminium, często spotykamy się jeszcze z jednym oznaczeniem, o którym być może nawet nigdy nie słyszeliście. I to oznaczenie znajdziecie w tuszach do rzęs, w cieniach do oczu, w konturówkach i tak dalej. Jest to oznaczenie, które ja wam napiszę teraz na ekranie, żebyście mogli je sobie sami zapisać do notesu. I ja osobiście produktów z takim oznaczeniem unikam. Czy wy chcecie ich unikać? Oczywiście tą decyzję zostawiam wam. Słuchajcie, co jest bardzo ważne, żebyście to wiedzieli, to że aluminium, ono się odkłada, gromadzi, akumuluje w organizmie, nawet przez lata. No i właśnie, i to może prowadzić do różnego rodzaju chorób, nie tylko nowotworów. I tutaj ja znów powołam się na cytaty. Nie myśleli, że ja to gdzieś tam z nieba takie informacje czerpię? Absolutnie nie, więc uwaga!
W dużych dawkach aluminium może wywołać ciężkie choroby, na przykład uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Dowiedziono również, że pacjenci chorzy na Alzheimera wchłaniają do przewodu pokarmowego więcej aluminium niż osoby zdrowe. Naukowcy martwią się o wdychane związki glinu, no i tutaj mają na myśli dezodoranty w sprayu, ściśle mówiąc, gdyż badania, i tutaj napiszę Wam czyje, wykazały, że w płatach mózgowych mózgów nagromadziło się bardzo dużo płytki starczej. Na badanych zwierzętach wykazano, że aluminium szybko przenika przez opuszkę węchową do układu nerwowego i tym samym bezpośrednio do mózgu. Słuchajcie, moi drodzy, ja już nie będę Was dzisiaj męczyć tematem aluminium, związkami aluminium i tak dalej, bo już o wszystkim sobie tak naprawdę powiedzieliśmy. Natomiast podsumowując, ja osobiście, prywatnie unikam wszelkiego rodzaju kosmetyków, które zawierają aluminium bądź związki aluminium, czy to są kremy SPF, czy to są dezodoranty, czy cokolwiek innego. Po prostu u mnie tego aluminium nie ma. Jak Wy sobie zadecydujecie, jak Wy chcecie sobie ułożyć swoją pielęgnację, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Tak jak już mówiłam na samym początku tego nagrania, to jest moja prywatna opinia, a nie porada lekarska. Znaczy, z tym Was dzisiaj zostawiam. Zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Zapraszam Was również oczywiście, słuchajcie, na moją stronę internetową www.zawszemłoda.com, jeżeli chcecie znaleźć sposób, czyli taping twarzy, na działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, na pozbycie się obrzęków z twarzy, czy na w ogóle likwidację zmarszczek, wygładzenie twarzy. Serdecznie Was zapraszam z kodem YouTube 30 zł taniej na chwilę obecną. Także słuchajcie, moi drodzy, to już będzie na tyle. Do zobaczenia. Cześć!